Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP24. W poprzednim odcinku mieliśmy wyścig na torze Chang International w Tajlandii. Tam zająłem trzecie miejsce, ale to głównie przez to, że tam kilku przeciwników się przewróciło i już nie daje rady też wznowić wyścigu. Teraz pora na Tajlandię, czyli to jest przedostatnia runda tutaj tego sezonu. Ten odcinek też miałem już nagrywać tak jakby w piątek, na piątek, w sensie, że nagrać go w piątek i opublikować w piątek, ale sobie tak pomyślałem, szkoda marnować takiej okazji, jak tylko jestem w domu i jest możliwość, żeby nagrywać, to muszę nagrywać, bo wiadomo, jak to u mnie z tym czasem jest do nagrywania. Zakładamy miękkie opony, które się bardzo mocno przegrzewają tutaj na tym torze, ale to jest Sepang, to jest Malezja. Mamy już takie czasy fajne w miarę. Ta Furusato jeszcze nie uzyskał czasu, ale na pewno będzie pierwszy. Albo w czołówce. No to wyjeżdżamy na ten tor. No i teraz, w tym odcinku przynajmniej mogę coś więcej powiedzieć na temat wyścigu MotoGP, które były we Włoszech. Tutaj ktoś leży, już nie leży. Takim największym zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem dla mnie w tym głównym wyścigu to był Bastianini. Bastianini, który, no cóż, raczej tak odejdzie z Ducati. Zrobi miejsce Marquezowi. Było już też wiadomo na 100% oficjalnie, że Jorge Martin przechodzi z Pramaka do Aprilii. Oczywiście w miejsce Espargaro, który kończy karierę. Bastianini, cóż, wszystko na to wskazuje, że jest na wylocie z zespołu, a za niego wejdzie Marc Marquez, który stworzy naprawdę potężny duet z Pecu Bagnaią. To, czy oni się tam dogadają, czy nie będzie zgrzytów, to już swoją drogą. Ale tak na przykład no, marketingowo, pod tym względem, to będzie naprawdę niesamowity zespół. Dwaj mistrzowie świata. Jeden, który ma tych tytułów na koncie już 8, bez podziału na kategorie. No cóż, obecnie taki chyba najbardziej znany zawodnik w MotoGP. Z drugiej strony mamy Pecco Bagnaia, który w ostatnich latach dominuje w MotoGP. Ale oczywiście musimy poczekać jeszcze na oficjalki. Ale my tutaj za to będziemy mieli problem pewnie z tym, z przegrzewaniem się tych opon. Póki co to rozpoczynamy pierwsze okrążenie pomiarowe. Myślę, że też taką pierwszą rzeczą, którą tutaj sobie kupimy, to wcale nie będą na przykład nowe manipulatory nożne do nagrywania formuły. Aha, pewnie. Takie mamy zasady. Ktoś się przewrócił w pierwszym zakręcie, więc to okrążenie już jest anulowane. To muszę teraz bardzo ostrożnie podejść do tego okrążenia, żeby nie przegrzać opon. Znowu w tym pierwszym zakręcie się ktoś przewrócił. No ja muszę mieć takie miejsce na torze, naprawdę, żeby mi nikt nie przeszkodził tym, że się po prostu przewróci w tym zakręcie. Kolejni zawodnicy do mnie dojeżdżają. Z jednej strony nie chciałbym, żeby mnie wyprzedzili. Znowu pierwszy zakręt. Co oni tam mają z tym pierwszym zakrętem? Nie chcę dać się wyprzedzić moim rywalom, którzy jadą za mną, bo potem na przykład któryś z nich może się przewrócić w pierwszym zakręcie i będę miał problem.
Mam już tam blisko kogoś za sobą. Ale tu już nie mogę się dać wyprzedzić za bardzo. Muszę uważać na te opony. Jeszcze była kolejna przewrotka. Teraz znowu ktoś tam dojeżdża do tego pierwszego zakrętu. Jeszcze czterech zawodników będzie przede mną jechało. No byłaby się tylko nikt nie przewrócił. Na razie wszyscy przejechali. Ja zaczynam okrążenie. Jeszcze tylko dwóch zawodników musi przejechać. Jeszcze tylko jeden musi przejechać ten zakręt. Nie przewrócili się. A ja się przewróciłem. No tutaj dotknąłem dosłownie minimalnie. I teraz to weź tu, teraz opanuj. To się podnosi jeszcze. 0,2 straty. I już opona się przegrzewa. Tutaj drugi sektor. Pół sekundy na czerwono. Ale jeszcze jest druga część toru. A mi się już opona tam przegrzewa. Ej, już się nie mogłem obronić. Ta pewnie, podnoś się jeszcze teraz. Motocykle Moto 3. I jeszcze teraz 50-60 koni mechanicznych. A nie idzie tego opanować czasami na wyjściu z zakrętu. Jeszcze będę miał czas na jedno okrążenie. Pół sekundy przewagi. Ale nie dowiozę tego raczej w tym ostatnim sektorze. Opony przegrzane. Tył jeszcze się nie zdążył schłodzić. A tu już trzeba hamować. Dwa czternaście dwa. Jest pierwsze miejsce. No czemu się tutaj podnosi ten przód też, no? Się uda utrzymać, no prawie że. Tu już opony nie przytrzymały.
Już ten czas nawet jest teraz niepoprawiony. Ale to będzie raczej po position i tak. Już pół sekundy raczej już nie poprawią się. Jak tak, i tak się już nie poprawię na tym okrążeniu. Ale oni raczej pół sekundy nie urwią. No i mamy takie naprawdę zaskakujące, ale jednak mamy pole position. Good morning to all you MotoGP fans from the our director takes us to the starting grid where riders are. Opony wiadomo. I zaczynamy. 9 okrążeń. A w sumie być może w ten sposób mogłem sobie sprawdzić tam w tej Tajlandii. Wchodząc na paliwo, pokazywałoby mi może ile miałem wtedy okrążeń do wykonania. Przytrzymali nas długo. Furusato miał lepszy start. Mamy teraz wyścig do pierwszego zakrętu. Tutaj początek okrążenia już pokonany. Furusato oczywiście daleko z przodu już jest. No i już mamy pierwszą przewrotkę niestety. Nie wyratuję tego. Suzuki do mnie podjeżdża już. Przewraca się Furusato. Niesamowita sytuacja. Jeszcze za nim parę zawodników innych się też przewraca. Aha, a ja w ten sposób się przewracam. No niesamowite. To jest sytuacja wyjątkowa, że ten Furusato się przewrócił. No i tak, dalej mamy za sobą poważnych przeciwników. Jeszcze nie wszyscy ci dobrzy odpadli. Tu nie można tego gazu wcześniej otworzyć, bo za tor by mnie wyniosło. Długie te okrążenia w tej Malezji są, prawie 2,5 minuty jedno okrążenie. Trzeba uważać z tym gazem na wyjściu z tego drugiego zakrętu, żeby nie podnosić przodu. No jednak, a nie teraz taki wyjazd.
Tak, miałem zacząć mówić, że jednak jest okazja, żeby ten wyścig wygrać. Widać, że da się tutaj odjechać. Za dużo tych błędów, naprawdę wszystko by było, tylko za dużo tych błędów. Ja się za dużo tymi powtórkami muszę ratować. Widzę, że ten wyścig jednak jest szansa, żeby wygrać. Chyba, że tutaj będą mnie próbowali dogonić, ale zapowiada się, że ten wyścig da się wygrać. Kończymy drugie okrążenie. No 2.15, 2.15. Po pierwsze okrążenie zapomniałem, że to było okrążenie po starcie. A i tak ponad 2 minuty jedno okrążenie jechać, to jest trochę czasu. Trzeba przymykać delikatnie gaz w tej trójce. Ponad 3 sekundy się zrobiło. No to okrążenie już naprawdę dobre. Alonso się przewraca. Kolejny retired. Kolejny mój rywal odpadł. Ale Holgado to oczywiście też nie jest rywal, który będzie wolno jechał. Także teraz Holgado robi się takim moim rywalem groźnym, ale widzę, że za Holgado też jadą inni zawodnicy. No, groźny rywal, no, zostaje. Trzecie okrążenie zakończone, 1/3 wyścigu za nami. 2:14,7. Fatalnie, fatalnie ten tutaj pojechałem fragment. No wyjście teraz przynajmniej fajne, bez odejmowania. Prawie dotknąłem trawy już. I robi się już blisko 5 sekund. Jest 5 sekund.
jużewskich takich zakrętów jest kilka, gdzie zaczynają się uślizgi pojawiać. Przewaga powolutku, ale cały czas rośnie. To jest najważniejsze dla mnie oczywiście. Walczą tam ze sobą Holgado i ten trzeci zawodnik. Na tym jeszcze Rueda się włączył. Nawet nie wiem, czy to Rueda jest, czy tak się nazywa. No ja nie znam po prostu tych zawodników Moto3 w większości. Tu fajnie, bo już pokonałem ten zakręt. Przewaga to już w ogóle teraz się zrobiła naprawdę tak furusato nad innymi zawodnikami w wyścigu zazwyczaj. No i cóż, wygląda na to, że dopiszemy sobie kolejne zwycięstwo na poziomie trudności 100%. Ponad 7 sekund już się zrobiło. I będzie nawet nowy rekord okrążenia. Ale jeszcze 4 kółka. Kawał wyścigu jeszcze, niby 4 okrążenia, ale to jest sepang. Każde okrążenie minuta 15 około. Dwie 15. Czyli 9 minut jeszcze około. Jeszcze około 9 minut do tego wyścigu zostało. Kolejnych dwóch zawodników się przewraca. A jeszcze cały czas nie powiedziałem nic o tym wyścigu we Włoszech, jak to wyglądało z mojej perspektywy. No, Bastianini największe zaskoczenie, pozytywne oczywiście. Wyścig od praktycznie samego początku prowadził Pecco Bagnaia. Drugi Jorge Martin.
trzeci właśnie Bastianini, tam czwarty Marquez. I oni tak sobie jechali, nic się tam za bardzo nie działo. W końcu, pod koniec wyścigu, Marquez zaczął się zbliżać do Bastianiniego. Znaczy to jeszcze chyba nie było tak daleko, nie było tak blisko końca wyścigu. Marquez się zbliżył do Bastianiniego, wyprzedził go i się wydawało, że może pogoni za tym, za Martinem. A tu jednak właśnie w końcówce Bastianini, tak aby odzyskał drugi oddech, że tak powiem, i dogonił Marqueza, wyprzedził go. Nawet potem jeszcze dał radę dojechać do Martina. No taka przewrotka to też tutaj mi się jeszcze nie zdarzyła. No i teraz, gdyby tych powtórek nie było, no ile razy ten wyścig już bym przegrał? Przecież byłbym dojechał na ostatnim miejscu. A niech sobie będzie to ostrzeżenie. Baniaja sobie oczywiście wygrał domowy wyścig. I zaczyna też odrabiać oczywiście w generalce do Martina. To już nie jest taka pierwsza sytuacja, gdzie właśnie Baniaja gdzieś tam mają trudniejszy początek sezonu. A potem dał radę się spiąć i oczywiście tam wygrać mistrzostwo na koniec. Ponad 7 sekund przewagi cały czas. Jestem absolutnie niezagrożony. Jeszcze tylko 2 okrążenia. To też się mogło skończyć przewrotką. No i teraz jeśli chodzi o MotoGP, to wydaje mi się, że coś chyba sobie poczekamy na kolejną rundę. Gdzie to teraz będzie? Holandia czy Niemcy? Coś takiego, chyba Holandia. No i proszę, jeszcze kolejna przewrotka się wkradła. Nic tu się teraz za bardzo nie dzieje. Takie wyścigi z jednej strony są oczywiście nudne. To już na przykład temu wyścigowi tutaj to jest daleko do tego, co się działo w Australii. No wyścig w Australii to na pewno będzie jeden z najfajniejszych wyścigów, najtrudniejszych, jakie miałem w karierze. Nieważne ile sezonów tutaj zrobimy, na pewno tamten wyścig w Australii, który tutaj miałem w tym sezonie,
będzie jednym z najlepszych, jaki miałem w tej karierze całej. A my w tym momencie rozpoczynamy ostatnie okrążenie już tego wyścigu. Jakoś te okrążenia zleciały. Przyznam się, że trochę mi się dłużyło już, ale w końcu mamy to ostatnie okrążenie. Musimy jeszcze tylko raz pokonać pętlę tego toru. Zaczynamy sobie oczywiście od tych pierwszych zakrętów, które tak się wiją. Najpierw w prawo, potem w lewo. Teraz mamy szybki trzeci zakręt. Pierwszy sektor już pokonany. Takim uściskiem teraz wyszedłem z tego zakrętu. Drugi sektor już za nami. Jesteśmy mniej więcej już w połowie okrążenia. Można już jechać ostrożnie. Ostrożnie to można już jechać od paru okrążeń dobrych. Zostaje nam jeszcze tylko ostatni sektor. Teraz mamy ten taki zacieśniający się zakręt w prawo. I została nam już tylko przedostatnia prosta. Ostatni zakręt i meta. Hamowanie do ostatniego zakrętu. Podnosimy maszynę. I wygrywamy Grand Prix Malezji. Coś tam się chyba porobiło jeszcze z tyłu, tak mi się wydaje, że aż 10 sekund stracił do mnie Rueda. Generalka. Furusato oczywiście już jest mistrzem po Tajlandii. Ja mam już spokojnie też zapewnione trzecie miejsce w generalce. A i teraz trochę pominąłem. A to w sumie to i tak nie ma tutaj, w Moto3 oczywiście nie mamy tutaj ceremonii podium, tylko Parc Fermé. Przed nami oczywiście już tylko i wyłącznie zakończenie tego sezonu, ostatni wyścig w Walencji. No będziemy to ścigać się z Furusato. To jest oczywiście rywalizacja, której raczej nie dam rady wygrać. Ale robimy ten ostatni wyścig w kolejnym odcinku. No i potem już zaczniemy nowy sezon w nowym zespole, który mam nadzieję skończy się tytułem mistrza Moto3 i potem oczywiście awans do Moto2. Ale to wszystko już w następnych odcinkach. Za ten dziękuję. Do zobaczenia.